Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której, drodzy Państwo, chcemy przekazać bardzo dobre informacje, jeżeli chodzi o powiat tomaszowski. Wniosek, który został złożony do rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymał, drodzy Państwo, dofinansowanie na rekordowym poziomie 550 tysięcy złotych. To jest kolejny rok z rzędu, kiedy powiat tomaszowski otrzymuje takie właśnie pieniądze na opiekę wytchnieniową, w ramach której 70 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzyma opiekę na czas 14 dni, czyli 2 tygodni. I drodzy Państwo, to co jest istotne, też ważne, ten program będzie, tak jak w poprzednich latach, realizowany w Domu Pomocy Społecznej numer 2. Wraz ze mną na tej dzisiejszej konferencji prasowej obecni są członek zarządu powiatu tomaszowskiego pan Marek Kubiak oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pan Jan Andrzej Więckowski. Na początku głos oddaję panu Markowi Kubiakowi. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tomaszowskiego. Po pierwsze, chciałbym bardzo mocno i gorąco podziękować pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również Domu Pomocy Społecznej nr 2 za naprawdę bardzo dobrze przygotowany wniosek. Bo kwota, którą Państwo widzicie na tablicy, na hashtagu, prawie 550 tysięcy, to jest naprawdę kwota imponująca, bo możemy się pochwalić, że w województwie łódzkim pozostałe powiaty są naprawdę zdecydowanie z tyłu za nami, jeżeli chodzi o poziom dofinansowania tej właśnie działalności. Pomoc wytchnieniowa to, można powiedzieć, nowa usługa, która zagościła u nas już w tym momencie trzeci raz. Ona, jak dobrze pamiętam, została pierwszy raz w 2022. Tak, w 2022. Można powiedzieć, przyszła do nas po to, aby pomóc osobom, które zajmują się właśnie osobami leżącymi, często wymagającymi całodniowej opieki. Dzięki tej usłudze, tak jak wspomniał pan starosta, można przez 2 tygodnie posiłkować się pomocą dla tych osób w Domu Pomocy Społecznej numer 2. I zachęcam tutaj wszystkie osoby, które potrzebują, które są w takiej sytuacji, aby zgłaszały się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ponieważ 70 osób będzie mogło skorzystać z tej pomocy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej nr 2, jak również osobom zajmującym się z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za wzorowo przygotowany wniosek, bo podkreślę, 550 tysięcy to jest kwota naprawdę robiąca wrażenie, bo w województwie łódzkim jesteśmy naprawdę liderami, jeżeli chodzi o pomoc wytchnieniową. Bardzo dziękuję panu Markowi Kubiakowi i teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Jana Andrzeja Więckowskiego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie, szanowni państwo, co najważniejsze już zostało powiedziane przez moich przedmówców. Ja chciałbym jeszcze dodać, tylko uszczegółowić, jeszcze raz odnieść się od tej kwoty pozyskanych środków, bo naprawdę, proszę Państwa, trzeba to podkreślić, dlatego że w tym roku ze względu na znaczną ilość podmiotów, które aplikowały o środki w ramach tego programu, poszczególni wojewodowie zmuszeni byli pozmniejszać w odniesieniu do określonych jednostek tych podmiotów aplikujących, zmuszeni byli pozmniejszać kwoty środków w stosunku do kwot wnioskowanych. Natomiast w naszym przypadku kwota otrzymana równa się kwocie wnioskowanej. Ta wymieniona wcześniej kwota 550 tysięcy, proszę Państwa, to jest ponad 1/3 w województwie łódzkim dla podmiotów, które aplikowały o środki na opiekę całodobową. 23 podmioty uzyskały dotacje. Łączna kwota tej dotacji dla tych podmiotów na opiekę całodobową wyniosła niewiele ponad 1 400 tysięcy złotych. Z tego 550 tysięcy dla powiatu tomaszowskiego, a więc ponad 1/3. I proszę Państwa, mówię to z niekłamaną satysfakcją i przyznaję się do tego, że przemawia przeze mnie też satysfakcja z realizacji tego zadania, ponieważ w ocenie
przyznając nam kwotę wnioskowanych środków, wojewoda uznał również realizacji tego zadania w poprzednich latach. A więc okazuje się, że i zasady, które określiliśmy, i sposób realizacji tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej numer 2 jest właściwy i znalazł uznanie również w oczach tych, którzy decydowali o kwocie tych środków. Ja przypomnę tylko jeszcze, że pomysłodawcą, użyję takiego określenia, wejścia w ten program był pan Marek Kubiak. Zasady realizacji tego w powiecie tomaszowskim to są nasze, oryginalne nasze zasady. Autorem tych zasad było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a zadanie na takim poziomie, który znalazł uznanie również w tych, którzy oceniali ten nasz projekt, czyli na bardzo dobrym poziomie, realizuje Dom Pomocy Społecznej numer 2. 70 osób może skorzystać z tej opieki. Już przyjmujemy wnioski, już można realizować na 14 dni. W przypadku konkretnej osoby ta opieka wytchnieniowa, ta forma pomocy jest przewidziana. Także zapraszamy do udziału w tym programie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Drodzy państwo, tak jak widzicie, nowy rok 2024 rozpoczynamy od bardzo dobrych informacji. Oczywiście to nie koniec tych wszystkich istotnych kwestii związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych przez powiat tomaszowski. W najbliższych dniach będziemy państwa informować o innych przyznanych dotacjach w innych sferach życia społecznego związanego tutaj z powiatem tomaszowskim. Panie dyrektorze, jeszcze raz gratuluję, na pana ręce składam gratulacje dla pracowników, tych, którzy piszą wnioski już trzeci rok z rzędu tak bardzo skutecznie, jak sami państwo tutaj wysłuchaliście, ponad 1/3 środków, która została przyznana na całe województwo, a mamy w nim 24 powiaty, no jest udziałem powiatu tomaszowskiego. Cieszymy się bardzo, że tak wielu uczestników, czyli 70, będzie mogło właśnie skorzystać z tej formy pomocy. Państwu dziękujemy bardzo, że jesteście z nami wtedy, kiedy przekazujemy dobre i bardzo dobre informacje dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego.